Suzuki GS XR ponownie, K1. I tak, ściągnąłem sobie... Znaczy, jak już widać po tych ślizgach, to trochę więcej niż to, co opowiem na początku. Pokrywę, aby tak sobie łańcuch wyciągnąć chociaż trochę. Oto i guź programu. Tak, żeby wypadało wymienić. Drugi gwóźdź programu. Śruba za ramą, jak to w Suzuki. I nie, ona nie jest tak jak teraz, ponieważ... No to jest razem, jedno. Jakiś tam szlif był, tu jest troszkę przytarty. Jak i śruby. Śruby. Czy ja je tu mam? Śruby, o właśnie. Od pokrywy też troszkę są skłócone. Także, no, trzeba było silnie go puścić, no nie ma siły. Widać, gdzie jest ucho, dziurka, a gdzie jest tutaj. No, trzeba było go troszkę na dół, że tak powiem, syknąć. Jest popuszczony dość dobrze. No, trudno, no Suzuki tak ma. Zaworów do regulacji, chyba nie dużo, 6. Tak, 6 wydechowych. Wszystkie na 32. Także to tam nie jest to problemem dużym. No, zależy, no też opuszczanie silnika, żeby kupiła coś wymienić. No tak, Suzuki jest i tyle. Więc kolejna akcja już z wymienionym łańcuchem, będzie z podniesionym silnikiem skręconym na śrubie, żeby nie było. Nie wisi na przewodach, otwarty za komin leciutko, ale on by i tak sam nie spadł. Tak jeszcze chyba się gdzieś trzyma w tych tulejkach, co nie wyszedł całkiem. Więc co, przełożę sobie teraz łańcuszek. Zakręcę tą śrubę u góry, także spaść mi nie spadnie. No i co? No i te zaworki. No i dalej składanie. KN-a jest powietrza, także właściciel mi dostarczył papieżaka, ale jest KN spryśnięty chemią troszkę. Tutaj takim specyfikiem. Także zaraz sobie tam umyję, wysuszę. I będzie czekał, także jakby założę ponownie tego KN-a, a ten papieżak może kiedyś tam właścicielowi się przyda. Dobra. Kupa roboty jeszcze przede mną. Jako tako wymiana rządu to tam utrudniony temat nie jest, no ale akurat tu w Suzuki trzeba troszkę się pomordować. Odrobinkę poskładany, no niedużo, bo tylko wałki położone, ustawione, już tak mi się wydaje, przynajmniej wstępnie ustawiony. Znaczy, no wydaje mi się, no powinno być dobrze. Ale to tam zawsze można po skręceniu mostków poprawić. U dół ustawiony, góra też, niby w linii wszystko jest, powinno grać. Ponownie Suzuki. Suzuki same stuki. Ponownie biało-niebieskie Suzuki. A właściciel sobie zażyczył, aby jeszcze sprawdzić łożyska w kołach. Trafiony temat. Łożyska z tyłu już wymienione. Tutaj łożysko na, no, na zabierak, nowy uszczelniacz. Nowe łożysko wyczyszczone przez Marwana. Ośka nie była brudna, ale była po prostu sucha. Dość ciężko wychodziła, ale wyszła. Co do łożysk. No to łożysko, no to tam wiadomo, nie odda kręcenie w palcach, ale czuć już je co jakiś czas. Bardzo lekko chodzi. Przykładowo to drugie jest już zupełnie inne. Ale nowe uszczelki. Nowy uszczelniacz. I będzie dobrze. Tył, myślę, jak już koło bez łożysk, znaczy już z nowymi, to chociaż wyważę. I fajnie wyszło na 15 gramach na środku. A wcześniej było ciężarków naklejone takie dość długie dwa paski. Także na plus. Teraz widać ponownie zero. Nakleiłem czarny ciężarek do białej felgi, tak troszkę kontrastuje, można powiedzieć. Pasuje jakoś to tam. A tak i zaworek czarny, tak i ciężarek. Jakieś tam naklejki też są czarne, także będzie dobrze. To co, zamontuję tylne koło i zobaczymy, cóż tam z przodu siedzi. Też tam ewentualnie się uszczelniacze nowe wsadzi, łożyska. No to warto zrobić, jeśli ktoś tego długo nie robił, to warto takie coś uczynić. Także działam z przodem, zobaczymy, co tam się pokaże. Suzuki gotowe do montażu uszczelki i pokrywy. Pokrywy z uszczelką może tak. Tutaj ringi założono na dopalanie spalin, tulejki. Tutaj też poskręcamy w miarę z tej strony, uszczelki już dokręciłem silnikiem, czy tam wszystko się zgadza. I taka mała reklama, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie usuwaniem ekologii typu to dopalanie spalin, powiedzmy tam w cudzysłowie EGR, zaworem wydechowym w kominie, tak zwany z Yamaha EXAP, jakieś blokady ograniczenia prędkości, też często bardzo sprawa blokady na dwóch ostatnich biegach, jeśli mamy elektroniczne przepustnice,
No takie modyfikacje sterowników, zmniejszenie temperatury wiatraka, przesuwanie odcinki w górę, w dół. Twarda odcinka też jest możliwa jak najbardziej. To też taka funkcja jeszcze jak wyłączenie pełnego zamknięcia przepustnic po odpuszczeniu gazu. Nie ma tego szarpnięcia, tylko takie płynniejsze hamowanie jest silnikiem. To zapraszam. Opcja jak najbardziej możliwa wysyłkowo, nie trzeba całego motocykla. A jeśli ktoś chce cały motocykl, to też można postroić troszkę, bawić się w mapy zapłonu, w mapy paliwa. Jak najbardziej taka funkcja jest możliwa u mnie, także jeśli ktoś chętny, dzwonić, pisać, kontaktować się. Nie pisać jedynie w komentarzach czy coś, bo na takie rzeczy nie odpisuję. Także kontakt w każdym filmie w opisie, a przynajmniej w większości, chyba że zapomnę wkleić. Także takie tematy możliwe, jakieś limity prędkości poustawiane, jeśli ktoś ma kupił motocykl na A2, a spełnia normy, że tak powiem, prawo jazdy, no to też można A2 usunąć, różne takie rzeczy. No wszystko co związane ze sterownikami, quick shiftery, dogrzewanie silnika na postoju, no ale tutaj już trzeba dołożyć kilka rzeczy, ale jest możliwość uruchomienia takich spraw i w większości na oryginalnym sterowniku. Także fajna rzecz, myślę. Dobra, przejdźmy dalej. Łożyska tutaj stare leżą, ale tam chyba o tym mówi. Tu już mam uszczeleczkę założoną na pokrywę, a do poskręcania tutaj te uszczelki, jeszcze jedna, druga. Kręcenia świece, ten namoczony, nasiąknięty, że tak powiem, także dochodzi do siebie. Stało poskładać i kolejna sprawa będzie odpalenie. Świece też tam leżą, wszystko jest. Kolejna sprawa będzie odpalenie, także wracam niebawem. To będzie odpalenie. Tutaj jeszcze pamiętam i sam sobie powiem, żeby nie zapomnieć, stania nie ma. Także do sprawdzenia jeszcze TPS. Pokłomek podpięty. Tak, podpięty. Tu mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Mam sensor. Gdzie on jest? Tutaj. Mamy jeden, jest na trójniku, wszystko dobrze. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Co tu robi drugi? Tu tak na drucie przywiązany. No nie wiem. Zastanawiałem się, ale no nic nie wymyśliłem, no jest i tyle. No. Czy on działa? Ja sobie zaraz sprawdzę, czyli po prostu dam mu podciśnienie, nawet głupio z ust można mu dać, czyli wężykiem tam zaciągnąć, troszkę będzie słychać zmianę. A kolejna sprawa, ja sobie jeszcze sondę do niego wepnę, czy mu coś tam nie przekłamuje ten jeden. Ale będziemy widzieć, wszystko się pokaże. Dobra, luz mamy, olej zalany mamy, świeży. Jakiś tam błąd może być, bo jest odpięty jeden wariator. Będziesz ta wtyczka od niego. Ale tam czujnik temperatury czy ciśnienia w kolektorze. Coś on tu był. Gdzieś ja go tu odpinałem przed chwilą. O, jest. Ale myślę, że powinien chodzić bez tego. Uwaga, uwaga. Jak słychać, chodzi. Niech się rozpędzi na razie i później ustawię sobie podciśnienia, jakie je mamy. No, tak to wygląda. Na razie niech chodzi, niech się rozpędzi, niech się rozchodzi i później, tak jak mówiłem, wepnę sobie sondę w komin, wejdzie, powinna wejść i zobaczymy, czy ten jeden map sensor coś nie kłamie. A czekaj, tak, wepnę go tak na szybkęsa. Przygotowałem nawet wężyk. Można to zrobić z czekawką, czymkolwiek. Uwaga, zaciągam. No praca musi zmienić. Jeszcze sporo tutaj jest, to raczej mierzy ciśnienie atmosferyczne. No, cholera wie, no takim troszkę głupim miejscu. Tak jeszcze związany drucikiem. Dobra, niech chodzi, niech się rozgrzeje. W większości idzie równo, to by tak szybko chodzi. Troszkę ładniej, co? Chodzi normalnie, jak to? Jak to Suzuki, słychać, że się kręci. AFR mamy takie. Jeszcze zobaczę. O, ruszyłem sobie kawałek. Ale chyba było widać. Jeszcze sprawdzę, jakie będzie po czym? Po założeniu puszki z filtrem. Najwyżej mu się troszkę wolne obroty.
znikają, pojawiają się nie do zmienienia, nie do ustawienia. Tak mówię, ja jeszcze sprawdzę, co będzie po założeniu filtra. Najwyżej się mu tam troszeczkę dołoży, a tymczasem ze względu na to, że, no to już mogę wyłączyć, że nie mamy ssania, zajmę się TPS-ami i właśnie ustawieniem ssania, także wracam za chwilę. Wolne obroty ustawione, wskazania mamy, no powiedzmy 1,17, a mamy mieć równe 1,1. Więc bierzemy śrubokręt swoją drogą, mój ulubiony ze Stila. Bierzemy i ustawiamy na 1,1. Tu mamy akurat ten TPS, którym sterujemy linką gazu. W drugą stronę. O, przesadziłeś. Jeszcze. Jeśli ktoś jest zainteresowany usunięciem takich przepustnic, usunął je sobie sam, a mu ładuje błędem. Pomogę oczywiście w temacie, jeśli ktoś chce. Mamy 1,1. Sprawdźmy po dodaniu gazu. Mamy mieć 4,3. No, powiedzmy, że jest, ale górna granica rzadko kiedy się zgadza. Jeden. No tamten przecinek, no to już padliwo. Zrobimy tak. O. Nikt nic nie powie. 4,3,1,1. Idealnie. Dobra. Sprawdźmy sobie od razu. A wyłączę zatem. Sprawdźmy sobie od razu przepustnice, te, które mamy pod palcem. Te, które właśnie nie mamy pod palcem. Teraz były te, które kręcimy linką gazu, a teraz sprawdzimy te. Tylko sobie odepnę silniczek, żeby mi tutaj nic nie ciągło przepustnic na siłę. Nie sobie będą już razem ze sobą. Przy okazji jeszcze tam sprawdzę TPS, ale to muszę się dopiąć do tych pod gazem. Względem przepustnic elektrycznych. Tak, żeby to sami ustawić. Wiadomo, co robić. Dobra. To teraz drugi. Przepustnica numer 2. Wyłączmy zapłon. Na ten przerzut. Tu mamy zasilanie 5V. Dobra, jakie mamy wskazania? Co nam mówi mądra serwisówka? 0,5,3,7. Co mamy? 0,5. Przepustnice zamknięte. 0,5. Przepustnice w pion. 3,9. To tam paliwo. 0,5. Czyli to zostawiamy. Tak. Jest dobrze? Jest. Dobra. Czyli teraz podpinam to z powrotem tak jak było i wpinamy się w te przepustnice, które były początkowo, czyli te, które mamy pod linką gazu, a to w takim celu, aby sprawdzić, ile się uchylają według TPS-u po otwarciu przepustnic elektrycznych, czyli powiedzmy w cudzysłowie, bo to nie jest tak znowu idealnie to ssanie tak jakby, nie? Czyli że nam po otwarciu przepustnic tych sam dodaje gazu, wytłumaczę z drugiej strony, o co tam biega, że tak powiem fachowo. Dobra, silniczek odpięty, żeby na nic nie ciągnął po włączeniu zapłonu. Ok, podpinamy się. Ale serwisówka jedynie podaje, że ma być po odpaleniu 2200. Nie pokazuje, że tak powiem, wskazań. Przynajmniej nie udało mi się znaleźć. Jakie mogą być te wskazania, jedynie, że obroty rozgrzewania silnika 2200. No to czy tam jest nawet 2800, no to już będzie lepsze. Niekoniecznie musi tam na 2200 wyjść sprzęt po odpaleniu. No i ta przegazówka też po paleniu, nawet na ciepłym. No to przepustnice drugie się otwierają. Dobra. To tak. Teraz sobie sprawdźmy. Dokładnie w tej stronie.
bo tam właśnie muszę iść, telefon już wezmę. Więc chodźmy na drugą stronę. No i dobra, mamy ten 1-1. Po otwarciu przepustnic 1.24. Szanse te Suzuki to około pół volta mają. Dajmy mu 1.40 i po prostu będziemy testować 1.1 i tak, i to jest właśnie o czym ja mówię teraz. Gdy włączamy zapłon, no teraz nie, bo jest on odpięty, przepustnice to się nam otwierają. Gdy się nam te przepustnice otwierają elektryczne, no mamy takie sprytne kowadełko. Co to kowadełko robi? Minimalnie gazu dodaje. O właśnie, teraz widać. I to mamy cały to magia ssania w Kawasaki, a w Kawasaki również. W Suzuki i też ta przegazówka po odpaleniu nawet ciepłego silnika, że on sobie brum i zaraz spadnie. No to właśnie jest to. Ustawione jest na różnica 0,8, 39, no to tam około 0,3 V, 0,3 setne. Myślę, że powinno wystarczyć. Jeśli będzie za dużo, no to po prostu się troszkę śrubki ujmie, no wiadomo, ma być 2200, ustawię 2, też będzie dobrze. Dobra, ok, odpinam teraz wakuomet, mam jeszcze podpięty, jest tylko wyłączony, ale przewody jeszcze z niego podpięte. To składam, odpinam swoje gadżety. I puszka z filtrem, później sprawdzę FR po puszce z filtrem, najwyżej się mu troszeczkę na wolnych dołożę, tak żeby ładnie chodził w miarę. No i pewnie plastiki złożę, zobaczę co z tym zbiornikiem, może jeszcze zbiornika nie będę kładł, to najwyżej sobie, chyba że mi akurat nie będzie przeszkadzać. No ale zbiornik zasłoni, to sobie jutro po odpaleniu jeszcze zimnego silnika skontroluję obroty i najwyżej tam troszeczkę ujmę lub dodam, ale myślę, że raczej nie będzie potrzeby dodawać, bardziej to w dół, jeśli będą za wysokie obroty. Dobra, rozgadałeś się pan, zacznie pan co robić teraz. Maszyna na zewnątrz, jeszcze tak nieskręcony zbiornik, no tylko dwie śruby to tam nie problem. Jeszcze w razie czego, jakby tam jakieś, powiedzmy, drobna regulacja tego ssania, w cudzysłowie nazwijmy ssania, była potrzebna, to tak jeszcze stoi bez przekręconego zbiornika. A tak to porobione wszystko, tutaj wam jeszcze ciekawostkę pokażę, popatrzcie, ile ma przebiegu sprzęt. 132601. Na FZ6 z silnikiem 0,6, czy ten oryginał silnik, to tam nie będziemy w to wchodzić, czy on jest stąd, czy nie, ale no powiem szczerze, turbany z głów, szacuneczek, przebieg zacny, ktoś jeździł i to dużo. Dobra, to o nim będzie tam później, kiedyś tam w przyszłości. Teraz mamy to Suzuki. Włączyłem ten zapłon, wyłączyłem. No tak. Mamy 59 stopni na zegarze i sprawdźmy sanie, znaczy sanie, sprzęt było ściśnięte trytką. 59 stopni na zegarze, palmy. Około 2000 i schodzi na te około 1200. Jeszcze tam drobne testy, że tak powiem, będzie miał. No i później przekręcić zbiornik, dwie gumeczki założyć tutaj pod ramę, między zbiornikiem a ramą. I będzie gotowe. Tak to sobie pyka całkiem przyjemnie. Myślę, że powinno być dobrze już z tym odpalaniem, ale to tak jak mówię, lepiej sobie przetestować. Teraz pogoda jest jaka jest, nie ma gorąca, także stoi godzinkę na zewnątrz i pewnie będzie zimno. Tak widać. Około tam 1200 obroty trzyma. Jeszcze raz zgaśmy, zapalmy. Uwaga. 2000 i spada. Ma mieć około 2200. Przy odpaleniu na zimno też. Tak do około 1800-2000 dochodzi. No i za chwilkę spada. Także powinno być w porządku. Dobra, niech stygnie na razie. Ja się biorę za GTR-a, którego nie będzie. Gdyż tak sobie życzył właściciel. Tak właśnie.